Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kiedy w drugiej turze wyborów prezydenckich w Argentynie 19 listopada 2023 roku wygrał Javier Milei, bardzo wielu komentatorów, bardzo wiele mediów głównego nurtu Koncentrowało się na nazywaniu go skrajnym populistą, argentyńskim Trumpem, który wykorzystał trudną sytuację gospodarczą. Akcentowały te media jego wypowiedzi na temat papieża. No, oględnie mówiąc, mało parlamentarne. Podkreślały, media podkreślały to, że chce zlikwidować bank centralny, wprowadzić amerykańskiego dolara do Argentyny, zezwolić na Handel organami, czy zakazać, zakazać aborcji. Natomiast ta, to, te wybory, ten proces polityczny, który dokonał się w Argentynie, ma swój bardzo istotny także wymiar geopolityczny. Ten mechanizm, który obserwowaliśmy w Argentynie w październiku listopadzie bieżącego roku, jest niezwykle istotny z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia Rozgrywki o hegemonię światową. Faktem jest, że ta frekwencja w Argentynie była bardzo wysoka przekraczała 76%. Tutaj pewne zwycięstwo ponad 55% głosów Milei otrzymał. Jest liderem partii libertariańskiej. Ma rzeczywiście, czy prezentuje w mediach takie skrajnie libertariańskie poglądy, wiele zresztą takich kontrowersyjnych wypowiedzi, no ale w sytuacji, kiedy kiedy w październiku 2023 roku inflacja w Argentynie przekroczyła 142%. No to trudno się dziwić, że takie bardzo, bardzo twarde wystąpienia cieszyły się dużym, dużą popularnością i no zdecydowanie. Zdecydowanie Argentyńczycy wybrali chęć, no jakiejś powiedzielibyśmy, nawet rewolucji w sferze, w sferze wydatków państwowych, w sferze gospodarczej. No, doskonale wiemy, że Argentyna. Problemy z inflacją ma nie od dzisiaj zresztą, jeżeli sobie przypomnimy przełom lat 80. i 90. tę wielką hiperinflację, która przekraczała 100% no to a w, w latach 1989-1990 wynosiła ponad procent, no to widać jak, jak, jest to, jak, jak jest to wielki problem dla, dla tego państwa, dla tej, dla tej gospodarki, no trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zaufaniu. Do rynku, jakich, jakimkolwiek liczeniu na wartość oszczędności, które praktycznie topnieją w mgnieniu oka i trudno w ogóle funkcjonować, robić codzienne zakupy, itd, i tak W związku z tym tego typu poglądy, właśnie, chociażby jak likwidacja argentyńskiego banku centralnego trafiła na podatny, na podatny grunt, ale z drugiej strony Mamy tutaj do czynienia z bardzo ważnym, z bardzo ważnym wyborem geopolitycznym, ponieważ Javier Milei to człowiek, który jest, deklaruje się jako przeciwnik Brazylii, przeciwnik Chin chce zakończenia eksportu w ogóle do tych, do tych państw. No to jest to oczywiście pewnego rodzaju populistyczne stwierdzenie, że dzisiaj dzisiaj Argentyna odejdzie od handlu z, z Brazylią, z Chinami, niemniej jednak już widać, że jest to potężne uderzenie w plany. Rozrostu grupy BRICS, rozszerzenia grupy BRICS, ponieważ wiemy, że w tym roku w Republice Południowej Afryki na, podczas szczytu tej, tej grupy zaproszenie od Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA dostały państwa o bardzo dużym znaczeniu regionalnym. Sześć państw. W tym właśnie Argentyna. W tym Argentyna, oprócz Argentyny, takie zaproszenie otrzymała, otrzymał także Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Warto tutaj podać, że oficjalnych kandydatów, czyli takich, którzy złożyli wniosek o przyjęcie, było aż 20. Trzy, dwadzieścia państwa. Natomiast państwa, które wykazywały zainteresowanie, ale nie złożyły takiego formalnego wniosku o przyjęcie było dalszych kilkanaście państw. I tutaj niewątpliwie te, to rozszerzenie Bloku państw zwanych niegdyś krajami rozwijającymi się, a teraz najczęściej używa się tego określenia globalne, globalne południe. Zresztą to jest popularny termin i on ma także swój wymiar geoekonomiczny jest bardzo mocno teraz zagrożone nie tylko w kontekście wyboru Javiera Milei w Argentynie i tego, że chce dokonać no swego rodzaju takiej rewolucji w polityce zagranicznej, gdzie wypowiada się w sposób no niezwykle zdecydowany, prze, zdecydowanie przeciw właśnie tej integracji w ramach, w ramach BRICS, no to mamy do czynienia z bardzo mocną, z bardzo mocnym postawieniem przez tego polityka na politykę proamerykańską. Ja tylko dodam, że oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Amilei ma zostać 10 grudnia bieżącego, bieżącego roku, natomiast, natomiast już, zdążył, już zdążył odwiedzić, odwiedzić Stany Zjednoczone. W, tutaj warto, warto zauważyć, że w, w tak Pierwsza powyborcza wizyta w Stanach Zjednoczonych to nie tylko spotkanie z amerykańskimi urzędnikami, ale także z członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Co więcej, Milei podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych zatrzymał się na nowojorskim Brooklynie, gdzie siedzibę ma ortodoksyjna grupa hasycka Chabad Lubawicz, znana zresztą ze swojej obecności chociażby na Ukrainie. I tutaj Milei miał modlić się przy grobie byłego duchowego przywódcy tego, tego ruchu. Co więcej, jedna z amerykańskich agencji informacyjnych podała, że usłyszała od jednego z rzeczników Javiera Milei, że ten Prezydent Argentyny ma zamierza przejść na judaizm. Ma przejść na, na judaizm. Tym samym rzecznik tutaj zdementował wcześniejsze twierdzenia, że, że argentyński prezydent jest w trakcie tego, tego procesu. Tak? Pamiętajmy, że Milei był wychowywany jako, jako katolik, ale w kampanii, tak jak już powiedziałem, w dość niewybrednych słowach krytykował papieża z Argentyny, papieża, papieża franciszka. To ten tak wczesny wyjazd do Stanów Zjednoczonych i sygnał, że pojedzie także, poleci także do Izraela, to bardzo, powiedziałbym, taki silny symbol tego, jaką politykę zagraniczną chce prowadzić nowy. Prezydent Argentyny, obecnie prezydent, prezydent elekt. To jest bardzo jasna postawa wobec Bliskiego Wschodu, to jest bardzo jasna postawa i wsparcie Argentyny dla Izraela. To jest bardzo jasne, tak naprawdę, przeciwstawienie się planom rozwoju grupy BRICS i integracji globalnego, globalnego południa. A tutaj, no, należy oczywiście jeszcze dodać, że. Te, to przystąpienie pozostałych pięciu kandydatów do grupy BRICS również jest bardzo mocno, bardzo mocno ograniczone geopolitycznie, to znaczy nawet jeżeli dojdzie oczywiście 1 stycznia do formalnego poszerzenia grupy BRICS, to pytanie, czy, czy samo członkostwo Argentyny nie będzie nie będzie takie martwe w grupie BRICS, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest kwestia potencjalnego rozszerzenia się konfliktu na Bliskim Wschodzie. No, pamiętajmy, że potencjalna wojna Izraela z Iranem będzie wymusi tak naprawdę no, określone stanowisko czy Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich i taki konflikt niewątpliwie dotknie gospodarki tych państw, dotknie także pośrednio gospodarkę Egiptu czy Etiopii, jako tych właśnie pozostałych państw tejże, tejże grupy, biorąc pod uwagę fakt, że podczas szczytu w Johannesburgu w bieżącym roku. Podejmowany był temat rezygnacji z amerykańskiego dolara w rozliczeniach handlowych między krajami BRICS i zastąpienia go lokalnymi walutami. No to tutaj ta jasna deklaracja Javiera Milei o. O, o przystąpieniu Argentyny do grupy, do, 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 do strefy dolarowej i jakby nawet sama, sama taka zapowiedź, czy sama taka deklaracja o chęci przyjęcia amerykańskiego dolara jako, jako waluty, no jasno idzie w, absolutnie w poprzek, no. Nawet patrząc na rezolucję w sprawie przeanalizowania przyszłości nowej waluty, która służyłaby rozliczeniom między krajami BRICS, widać, że widać, że to, ta chęć uniezależnienia się od międzynarodowych instytucji, takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest bardzo silna w polityce takiej takich państw, jak Rosja czy Chiny. Tutaj niewątpliwie ten wybór Javiera Milei jest bardzo silny. Mocnym ciosem w rozwój grupy BRICS, aczkolwiek nie sądzę, aby to w jakikolwiek sposób zahamowało w ogóle integrację tych państw, rozwój gospodarczy, politykę rozszerzania czy politykę otwartych drzwi grupy, drzwi grupy BRICS. Niewątpliwie jest to cios dla integrującego się globalnego południa, ale nie taki cios, który zwaliłby grupę BRICS z nóg, mówiąc takim językiem, językiem kolokwialnym, ale warto się tutaj temu przyglądać, chociażby w kontekście w kontekście rozszerzania wpływów amerykańskich, w kontekście także takiego uporczywego trzymania się tego modelu liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych zjednoczonych na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.